Koszt termomodernizacji budynku przy ulicy Wyczółkowskiego 61 przekroczył 500 000 zł. Na szczęście znaczna część pieniędzy na jego remont pochodziła z unijnych funduszy. Główne prace dotyczyły termomodernizacji zarówno ścian, jak również stropodachu oraz dodatkowe prace związane już bardziej z estetyką budynku, również z środków własnych dokończyliśmy wymianę okien. Także ten budynek jest, można powiedzieć, już w pełni termomodernizowany. Korzyści wynikające z termomodernizacji są finansowe, jak i środowiskowe. Przede wszystkim zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Każda termomodernizacja zmierza do tego, żeby jednak tej energii zużywać jak najmniej. Na tym prace się nie zakończyły. Następnym krokiem będzie remont klatki schodowej. Jeżeli tylko wygospodarujemy środki w drugim półroczu, to będziemy chcieli rozpocząć remont. Tu widzimy, to nie jest malutki obiekt, to nie jest malutka klatka schodowa, a poziom zużycia jest dosyć spory, wobec czego ten koszt też będzie dosyć duży. Jeżeli nam się nie uda, to rozpoczniemy w tym roku, będziemy kontynuować w roku przyszłym. Remont zakończy pracę w tym miejscu przynajmniej na jakiś czas.